Witam serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Mega Man & Bass. W poprzednim odcinku nagraliśmy się trochę Mega Manem, więc przejdźmy do teraz tej lepszej postaci. Naprawdę, Bassem się znacznie lepiej w tą grę gra. Naszym następnym robotmasterem będzie Burner Man. Robot stworzony, by niszczyć naturę. Jego Wave Burner może spalić wszystko dookoła niego. To bardzo zła maszyna. Niszczyć naturę? Nie tak bez żadnego powodu, tylko po prostu niszczyć? Tutaj trzeba uważać, dlatego że tutaj, gdzie jest ta kratka szara po prawej, jest dziura i można tam bardzo łatwo spaść. O, właśnie tak. Dobry punkt, wierny. Zły punkt, zazdrosny. Lubi globalne ocieplenie i nie lubi autodestrukcji. Ten przeciwnik jest banalny jako base. Wystarczy po prostu stać w miejscu i strzelać. Teraz to, że podskakuje, to właściwie wynika z tego, że nie mam zbyt dużo miejsca. Znacznie, że jest jako Mega Man, który po prostu nie może tak szybko strzelać. Ale za to ten jest łatwiejszy jako Mega Man, dlatego że base nie jest w stanie strzelać przez ściany. Natomiast Mega Man tak. Mega Man po prostu by sobie wisiał na tej drabinie i strzelał sobie w lewo, ale równie dobrze można sobie stanąć tutaj oraz strzelać na skos i go załatwić bez żadnego problemu. No, tylko najpierw jeszcze zostaje problem, żeby się przycisnąć. Natomiast tutaj bez problemu możemy przedaszować i użyć podwójnego skoku, żeby przejść bez obrywania. Tutaj jest tajne miejsce, jeśli chcemy zdobyć płytę. Trochę tam trudniej jest jako Mega Man. Trzeba najpierw mieć broń Coldmana, żeby sobie stworzyć platformę. Później zobaczycie, jak ta broń wygląda, bo jest to naprawdę przydatna umiejętność. Zwłaszcza dla speedrunnerów, dlatego że ta umiejętność jest tak zgliczowana, że potrafią pobijać całe bossy, części poziomów. Naprawdę, to co się w tej grze dzieje podczas speedrunów jest po prostu niesamowite. Niestety ja nie potrafię aż tak dobrze glitchować. Nie cierpię tej sekcji. Tutaj nie wiadomo do końca, gdzie są platformy. Co prawda można użyć broni Coldmana, żeby sobie stworzyć platformę, a potem ją pchnąć, żeby zobaczyć, gdzie jest dziura. No ale... no. Nie chcę. Nie. Tutaj trochę ofukałem, dlatego że użyłem podwójnego skoku. I tutaj jest wredny moment. Jesteśmy tutaj wprowadzeni do tych przeciwników. U góry jest jedno oczko, na dole drugie oczko i żeby go pokonać, trzeba zniszczyć oba, zanim drugi zregeneruje pierwszy lub odwrotnie. No i tam akurat nie było tego widać. Dobra, nie będę się starał o tą płytę, nie zależy mi. Czasami zbieram tylko właściwie z takiej obsesji wręcz, mogę powiedzieć, że po prostu czuję taką potrzebę. Jest blisko, zbiorę, chociaż to właściwie nie ma sensu, dlatego że no, nie będę przychodził na 100%, dlatego że po pierwsze musiałbym powracać do wszystkich poziomów, a po drugie musiałbym powracać zarówno Mega Manem, jak i powracać Bassem, a tego mi się nie chce, bo nie jestem fanem tej gry, bo zbyt często mnie wkurwa i w ogóle nie chcę jej w ogóle. Ten przeciwnik jest umieszczony w naprawdę wrednym miejscu. Tutaj szkoda na niego strzału, po prostu uciekać szybko i tak się oberwie, tak czy siak, więc najlepiej przedafować, szybko przelecieć. Ta sekcja też jest dosyć irytująca, dlatego że te wystające te harpuny ze ściany, te dzidy, to tak trochę za szybko się poruszają, jak na mój gust. W ogóle, w tej grze jest dosyć wiele przeszkód, które się porusza zdecydowanie zbyt szybko. Bossy dosyć często też są nieco zbyt szybcy, nie dając ostrzeżeń. Nie, no, mówiłem, ta gra jest trudna i wkurwająca i dlatego jej za bardzo nie lubię. Jest to chyba mój najmniej ulubiony klasyczny Mega Man. Przypuszczam, że jeszcze wiele razy się będę z tym powtarzał. I ten przeciwnik ma naprawdę strasznie dużo zdrowia. Zdecydowanie za dużo. Jeszcze tutaj za bardzo nie ma miejsca, żeby się ustawić i trzymać, więc musiałem tak przed całym dziobem stać. Irytujące to jest. Tutaj polecam trzymać się z prawej, żeby zdobyć trochę życia oraz płytę. To życie zwłaszcza też szczególnie jest ważne. Chociaż z drugiej strony, tutaj jest taki moment, w którym bardzo łatwo jest zginąć od razu. Dlatego, że podczas tej sekcji pojawia się ten latający przeciwnik. Jak się pojawi, szybko ewakuacja do góry. Jak dotkniemy tego ognia, giniemy na miejscu. Ten ogień jest chyba zrobiony z płonących holców, dlatego że zabija od razu. Niezależnie od tego, ile mamy zdrowia. Giniemy. I to jest szczególnie upierdliwe, szczególnie jako Mega Man, który nie ma podwójnego skoku, więc nie może tak szybko uciec. Jeszcze do tego są po drodze inni przeciwnicy i... to jest takie irytujące. I tutaj! To był naprawdę wredny moment. To, że zaskoczyłem, to był niesamowity fart. Bo jakbym nie zeszedł, to bym po prostu oberwał, co w sumie mi się zdarzało wielokrotnie. Wy nie macie pojęcia, ile miałem game overu podczas nagrywania tej gry. To, co tutaj teraz widzicie, to jest po prostu magia oprogramowania do edycji wideo. Poważnie. Ile tutaj miałem game overów? Dobra. Chodźmy do bossa, który jest irytujący ze szczególnego, dziwnego względu tego, jak działa słabość. Po pierwsze, jest irytujący, dlatego że przez większość czasu jest po prostu nieśmiertelny. Kiedy tak biega w lewo i w prawo, to wtedy
nie możemy mu nic robić. Kiedy tak podskakuje oraz atakuje z góry, nie możemy mu nic robić. Dlatego, żeby go zaatakować tak dobrze, należy zaczekać na moment, w którym stoi i zepchnąć go bronią Coltmana na kolce. Ale jeśli nie patrzymy na niego, kiedy jest zepchnięty na kolce, to dostaje znacznie mniej obrażeń. I to jest takie irytujące, zwłaszcza jako Mega Man, który nie ma dasowania. Co prawda jest ślisk, który jest szybszy odchodzenia, ale i tak to nie jest aż takie praktyczne. No, irytujący jest ten boss, no. Teraz to, co tutaj teraz widzicie, to po prostu jest masa praktyki po Game Overach oraz po przejściu jako Mega Man. Ale jak grałem wcześniej, no po prostu ten boss to jest czysta tragedia i nie. Horror. Podoba mi się ta animacja Bassa. Tak potężnie wygląda, jakby zbierał tyle mocy, znacznie potężniejszy. A tak naprawdę dostaje taką samą broń jak Mega Man, który po prostu wciąga te swoje latające kulki jak zwykle. W ogóle słabości w tej grze są trochę na opak. Wydawałoby się, że ognista broń będzie słabością na lodowego Robotmastera, ale nie. Lodowy Robotmaster jest słabością na ognistego. Do tego teraz zdobyliśmy ognistą broń, która jest słabością dla wodnego Robotmastera, Piratemana, który jest naszym następnym celem. Równie dziki, co brutalny. Mówię zrobić wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Dobry punkt, nieustraszony. Zły punkt, Wajza. Lubi zarabiać pieniądze i nie lubi uczciwych negocjacji. Pomimo, że w tej grze już dosyć często narzekałem na to, że jest nieuczciwie trudna i jeszcze będę na to wielokrotnie narzekał, to jednak jest to dosyć nietypowy poziom wodny, dlatego że pewien stały element Mega Manów został tutaj ułatwiony. Mianowicie zazwyczaj w Mega Manach podwodne miny, które, nie oszukujmy się, dosyć często pojawiają się w wodnych poziomach, zabijają na miejscu, no bo widzimy, mają kolce, są niezniszczalne, nie możemy z nimi nic robić, ale w tej grze, o dziwo, te kolczaste miny nie zabijają na miejscu. Jak dotknęłem za pierwszym razem i po prostu oberwałem, to byłem tak zaskoczony, że aż nie mogłem uwierzyć. No, jak to tak? Coś, co ma kolce i nie zabija na miejscu? Ten poziom najlepiej wychodzi jako base. W ogóle, mówiłem, lepiej wchodzi w ogóle tą grę jako base. Dlatego tutaj możemy pominąć ogromne momenty. I tutaj, no, co mam zrobić? Jak ja mam tam przeskoczyć? No tutaj próbować się zmieścić. Dosyć łatwo oberwać. Może się da. Może nie. Nie jestem co do tego pewien, tylko ten układ min czasami wydaje mi się taki dosyć dziwny, taki ciasny, że czasem można się przedostać, czasem nie. Czy to zależy może od jakiejś idealnej precyzji? No nie wiem. Te ośmiornice są dosyć ciekawe. Jeśli je zestrzelimy nad wodą, to wtedy spadną, wpadną do wody i znowu zaczną płynąć. Natomiast jeśli są pod wodą, to wtedy giną od razu. I tutaj mamy kolejny podział ścieżki. Ja akurat sobie wybrałem, no, tą dolną, mówię, jest inna. Ten wieloryb jest ustawiony naprawdę w jednym miejscu. Teraz, widzicie, schowałem się, go zniszczyłem. Teoretycznie w miejscu, w którym powinienem być. Idę i tutaj kolejny. I wiecie co? Oberwałem to tam. Wolałem już przez niego przebiec. W sumie to jest lekcja, której się nauczyłem w sumie w wielu Mega Manach, że jeśli obrywam na jakimś przeciwniku, to po prostu polecam przez niego przebiegnąć i tak będzie najlepiej. Ta sekcja jest niesamowicie irytująca jako Mega Man, ale w miarę spoko jako base. Kiedy staniemy na tych platformach, to wtedy jesteśmy w bąbelku, jeśli czegoś dotkniemy, to ten bąbelek pęka. I base nie musi na tym za bardzo polegać, może po prostu sobie wskoczyć, ma podwójny skok, do tego jeszcze pod wodą się wysoko skacze. Ale Mega Man musi używać tych bąbelków, musi omijać platform, musi omijać min. I jest to naprawdę dosyć ciężki fragment. A jako base, bez problemu. W sumie jest to dosyć przyjemny poziom jako base. I teraz właśnie dziwne. Jesteśmy pod wodą i musimy używać ognistej broni, która pod wodą z jakiegoś powodu daje falę. Pomimo, że sam poziom jest dosyć prosty, to jednak sam boss jest dosyć irytujący, dlatego że te miny w nas celują, do tego nas wybuchają, a nasza broń niestety ma dosyć krótki zasięg. No łatwiej zaatakować Piratemana wtedy, kiedy jest w bąbelce. Wtedy no łatwiej go trafić i wtedy chyba cały czas robi ten sam atak. Łatwo też go trafić wtedy, kiedy manipuluje poziomem wody. Wtedy sobie po prostu stoi. No i wtedy można go łatwo zaatakować. No i teraz Base zrobi niesamowitą głupotę, bo się po prostu przeteleportuje, zamiast zebrać te wszystkie piękne skarby, które ja osobiście bardzo chętnie bym zebrał, przytulił, bo ja bardzo lubię pieniążki i bardzo bym chciał pieniążki i... Ja chcę te pieniążki! Chcę te pieniążki. Szkoda, że YouTube przynajmniej w mojej skali kanału nie jest jakoś szczególnie zyskowną inwestycją.
Do zobaczenia w następnej części Zagrajmy w Mega Man & Bass.